Papież Franciszek znany jest z nietypowego podejścia do wielu kwestii, które Kościół katolicki do tej pory traktował tylko w sposób tradycyjny. Wielu duchownym się to nie podoba, choć dla ludzi jest to papież w końcu idący z duchem czasu. Tym razem Ojciec Święty zapowiedział zmianę w celibacie księży. Papież Franciszek zaskakuje. Do tej pory duchownymi mogli zostać tylko nieżonaci mężczyźni. Kościół katolicki nie przewidywał zmian w tej kwestii, jednak teraz sytuacja wygląda inaczej. W 2019 roku odbędzie się synod, zapowiedziany przez papieża Franciszka, na którym zostanie omówiona kwestia zniesienia celibatu w pewnych przypadkach. Poruszony zostanie także temat roli kobiet w życiu Kościoła. Papież Franciszek daje przyzwolenie na małżeństwa wśród księży. Zniesienie celibatu będzie dotyczyło państw Amazonii, gdzie duchownych jest obecnie zdecydowanie za mało. Księże nie mogą dojeżdżać do wszystkich potrzebujących tego wiernych. Zniesienie celibatu miałoby na celu zwiększenie liczby święceń kapłańskich na tym terenie. Dużo mężczyzn, którzy posiadają żonę i rodziny, chciałoby bowiem dołączyć aktywnie do wspólnoty Kościoła. Na synodzie spotkają się biskupi takich krajów jak Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gujana, Gujana Francuska, Wenezuela, Peru i Surinam. Duży i potrzebny krok. Papież Franciszek zapowiada jednak, że celibat będzie zdejmowany jedynie z wybranych księży, a nie ze wszystkich w danym kraju. Jednak dokładne obostrzenia dotyczące celibatu i zasady jego funkcjonowania poznamy dopiero w 2019 roku. Dokument przedstawiający plan obrad wskazuje również na konieczność określenia rodzaju oficjalnej posługi, którą można powierzyć kobietom, biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką kobiety odkrywają dzisiaj w amazońskim kościele. Wszyscy wierzący twierdzą, że jest to duży i bardzo potrzebny krok.